Mówię, że jest cudownie, bo mogliśmy długo pospać. Słuchaj, no patrzyłem na Google, 13 stopni, żadnych opadów podobno, nie? Ta masada cała. Ciekawe, nie? Ciepło, pięknie. Historia tego miejsca jest taka, że no to jest twierdza i tutaj schronili się będący za powstaniem Zenici, którzy zostali oblężeni przez Rzymian. Nie mogli uniknąć klęski, w związku z tym postanowili popełnić samobójstwo i 960 osób to zrobiło. Fajnie, tak powiem wam, w zimie wyskoczyć gdzieś w takie miejsce, przeteleportować się gdzieś, gdzie jest słońce. Troszeczkę wieje, ale jest super słoneczko. Paluszki trochę inaczej, no. Tak. O. Ja nie umiem, bo ja nie jestem modelką. Ach, ty, będę na vlogu. Dobra. Dziękuję. Swoją drogą, sporo drzew jak na Park Narodowy. Ja śmieję się, bo w sumie tak zawsze mi się kojarzy, jak Park Narodowy, to pełno drzew. A tutaj nie ma, a jest. Spróbujmy 120 klatek na sekundę, filmując te błyszczaki. Jedziemy nad Morze Martwe. Jeszcze nie jest martwe, umiera. Jest go coraz mniej, z roku na rok jest go coraz mniej, wysycha. Marek Alej reklamuje to, no nieźle. Najpierw idziemy coś zjeść. Szmaragdowy kolor, uwielbiam. Coś takiego, spójrzcie na to. To nie jest koniec atrakcji. Za chwilę wchodzimy do tej wody. Ponoć bardzo trzeba uważać, żeby nie nurkować przede wszystkim, bo ona jest tak słona, że nie może dostać się do oczu i tak dalej. To może być nieciekawie. To jest mały problem. Wypadł mi kluczyk do szafki. Gdzieś w tej wodzie. Znalazł się, całe szczęście. Czuję się człowiek, jakby pływał w zupie, w jakimś rosole takim gęstym. Patrzcie, co tutaj się dzieje na mojej skórze. Ponoć jest to bardzo dobre na łuszczycę, jak ma ktoś problem z łuszczycą. Są zbyt duże podmuchy wiatru, żebym mógł zaryzykować lot dronem, ale przecież mogę zrobić ujęcia płynne, używając drona jako kamery. Świetnie się tym filmuje, naprawdę. To jest strasznie fajne. Gdyby jeszcze drony miały wbudowane mikrofony w sobie, właśnie w takim celu, żeby czasami nagrać jakieś ujęcie bez konieczności lecenia w powietrze. Na pierwszy rzut oka pomyślcie sobie, że jakaś głupota. Po co komu mikrofon w dronie, skoro i tak słychać śmigła. Ale właśnie w takim wypadku, kiedy nie chcesz się wznosić, a chcesz użyć kamery, byłoby idealnie. Przypominam, że jest to na warsztatach Nikona. W świetle menory, to się nazywa, bardzo fajnie. No i fotografowie, dziennikarze, którzy ze mną są, będą mogli przetestować aparaty na żywym, prawdziwym
modelu. W sensie modelkach. A co mi szkodzi, też zrobię kilka zdjęć. Idę po sprzęt. Some portraits, some lingerie. You need to add yourself. Znaleźliśmy miejsce, tutaj zaczniemy działać i w sumie to pomyślałem, że nie będę robił zdjęć, tylko zrobię ujęcia w slow motion. Na 51,8 Nikona. Dochodzimy do ostatnich ujęć vloga kręconego Nikonem Z7, w związku z tym jest to dobry moment na podsumowanie. I powiem wam szczerze, że kręci się tym bardzo przyjemnie. Dlaczego? Przede wszystkim duży wyświetlacz, dotykowy wyświetlacz. To jest bardzo na plus, dokładnie widać, co jest z nim ostre, a pomaga nam w tym oczywiście falofokus, jeżeli chcemy, w którym możemy palcem ustawić punkt, który ma być śledzony. Dodatkowo bateria, która trzyma naprawdę długo, a gdy już nam padnie, to możemy ją doładować przez USB-C, na przykład powerbankiem. Na międzystorze nie ma N-loga, czyli płaskiego profilu, który możemy później pokoloryzować, ale za to na plus jest to, że po wyjściu z HDMI sygnał jest 10-bitowy i w kodowaniu 422, więc bardzo profesjonalny. Ale było fajnie. Będę już się żegnał z wami, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Było tutaj chyba kilka fajnych ujęć. No i jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, niejasności, piszcie śmiało, zadawajcie je w komentarzach. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!